Witajcie, nazywam się Marta Kuszyńska. Moim pierwszym gościem na kanale nie mógł być nikt inny jak Jarosław Efert, mój wspaniały przyjaciel i projektant. I dzisiaj opowiemy o tym, czy w tej branży można się przyjaźnić, jednocześnie ze sobą poniekąd konkurując. Zapraszam. Wyjaśnię też tak na wstępie, bo nie każdy to wie i często są takie pytania, jak to właściwie funkcjonuje. Otóż ja i Jarosław mamy swoje oddzielne marki odzieżowe. Jesteśmy projektantami i pod nazwami swoimi funkcjonujemy, pod swoimi nazwiskami. Mamy oddzielne swoje pracownie, oddzielne swoje linie, właściwie wszystko mamy oddzielne. Łączą nas nasze butiki. Teraz mamy trzy, dwa w Łodzi i w Poznaniu, które razem prowadzimy, zarządzamy. No i oczywiście łączy nas przyjaźń prywatna i zawodowa również, tak? Poznaliśmy się na imprezie branżowej, na targach i od razu zaiskrzyło między nami i do dnia dzisiejszego, a było to wiele lat temu. Myślę, że nasza znajomość właściwie rozkwita. To był też taki proces, który trwa do tej pory po prostu, ale poznaliśmy się na tych karkach i rzeczywiście od razu złapaliśmy jakiś tam vibe. Wiadomo, różnie to bywa. Ja jestem taki, że akurat rzeczywiście dość szybko wychodzę z inicjatywą i podchodzę do ludzi i nie mam z tym problemu. No wiadomo, różnie to bywa. Jakby niektórzy to odbierają bardzo pozytywnie, inni odbierają to negatywnie. No my akurat bardzo szybko złapaliśmy to jakby porozumienie i rzeczywiście do tej pory czerpiemy z tego korzyści. Zdecydowanie. Właśnie my jesteśmy takim dobrym przykładem, że tam, gdzie ktoś mógłby dostrzegać zagrożenia, my dostrzegamy właśnie plusy. Choć oczywiście nie jest to łatwe. To nie jest tak, że możemy funkcjonować obok siebie i tylko się z tego cieszyć, bo naturalne jest to, że jako twórcy też mamy swoje humorki, swoje jakieś nastroje i generalnie zdarzają się takie momenty, że po prostu pojawia się taki rodzaj zazdrości, tak, nazywając to po imieniu po prostu. I tylko kluczem jest, myślę, to właśnie, żeby umieć, bo to jest naturalne zupełnie uczucie i trzeba też, nie można z tym walczyć, tak, trzeba pozwolić temu się pojawić, bo walka tylko spowoduje, że będzie ciężej tak naprawdę. Trzeba to spotkać się z tym, nazwać i jakby przekierować to w dobrą stronę. Czyli jakby to może być to, o czym często mówimy, tak naprawdę motywacją do działania, tak? Bo gdzieś tam sukcesy drugiej osoby mogą oczywiście nas uwierać, ale mogą też powodować naszą właśnie motywację, bo sami chcemy taki sukces osiągnąć, czy jakieś wyniki, czy cokolwiek to może być, tak? A jest to bardzo trudne i tak sobie teraz myślę, że tak naprawdę w takim codziennym życiu rzadko się spotyka z takim czymś, że rzeczywiście na co dzień musisz trochę walczyć z samym sobą też, nie? No bo jakby trudne jest. Wiadomo, bo my tu w ogóle to jest też bardzo istotne. Nie traktujemy siebie jako konkurencję, bo nigdy nie mieliśmy takiego podejścia, jakby nie moglibyśmy funkcjonować razem, gdyby tak było, ale rzeczywiście po prostu czerpiemy z tego same pozytywy, że jakby dostrzegamy w naszej współpracy, w naszej relacji oczywiście pozytywne rzeczy, tak jak wspólne dzielenie kosztów biznesowych, tak, ale przede wszystkim wspieramy się nawzajem. Jest to taka nasza wspólna po prostu rzecz, która nas łączy, że trudno jest samemu prowadzić biznes, tak? I jakby rzeczywiście ta druga osoba, mimo tego, że dzielimy, jakby oddzielne te firmy są, jakby funkcjonują oddzielnie, ale to, że mamy ten wspólny grunt tych sklepów, sprawia, że wspólnie dzielimy też te troski i ciężary, z którymi się zmierzamy, jakby mierzymy, które są po prostu, wiadomo, bardzo trudne, jak to w życiu. Ale poza tym są też takie rzeczy bardzo fajne w tym, że jakby możemy się motywować nawzajem, wspierać, doradzać sobie, co jest dla mnie na przykład bardzo kluczowe, tak? Jakby, że zawsze możesz się do tej osoby zwrócić i pomoże ci wesprzeć. Ja się czuję kompletnie w ogóle wyróżniona tym, że nie dość, że mam wsparcie w tobie emocjonalne po prostu i wiem, że zawsze mogę do ciebie zadzwonić i ty mnie uspokoisz. Tak, to jest dla mnie bezcenne, bo ja jestem troszeczkę furiatką i taką choleryczką, więc ja potrzebuję uspokojenia bardzo często.
i takiego, wiesz, osadzenia przy ziemi, tak, że ty mnie potrafisz fajnie, taki też dla mnie przyjemny sposób, nie właśnie siłą, nie jakimiś tam dziwnymi argumentami, które by mnie tylko jeszcze podkręcały, że potrafisz mnie uspokoić. Ale też właśnie obok tego idzie wsparcie merytoryczne, które jest już w ogóle no, czymś bardzo, bardzo potrzebnym. I generalnie właśnie to, że możemy to wszystko dzielić, no jest wartością ogromną. I też ważne jest też w nas to, że właśnie mamy podobny system wartości. W związku z tym to, o czym mówimy, jest naprawdę dla nas największą wartością. Nie pieniądze, nie ego, nie, nie wiem, nasze poczucie samozadowolenia, tak? Bo gdyby tak było, to nie moglibyśmy tak współpracować. Taka jest prawda, że nawet jeśli pojawiają się jakieś sytuacje takie trudniejsze, tak? Właśnie jak właśnie ta zazdrość, czy no po prostu jakieś nieporozumienia związane z życiem codziennym, które się zdarzają w każdych relacjach, no to gdzieś nam zawsze z tyłu głowy mamy i tak to, co nam to daje, że ten tych plusów jest tak zdecydowanie dużo więcej, że one nigdy nie mogą przysłonić tych minusów. No naprawdę już byliśmy w takich sytuacjach trudnych, w których się sprawdziliśmy, że wydaje mi się, że no wiadomo, no życie zaskakuje, to jakby to też może być różnie wszystko, ale jedno jest pewne, no nigdy nas nie poróżnią pieniądze, bo nigdy nas nie poróżniły, więc to by było bardzo dziwne. Myślę, że to jest możliwe tylko wtedy, kiedy ktoś z nas by przeszedł jakąś zmianę osobowości albo jakieś zaburzenie po prostu psychiczne. No, bo bardzo, moim zdaniem tutaj jest istotne to, że mamy podobną emocjonalność jakąś, tak? Więc jakby to jest clue naszej udanej relacji zawodowej i prywatnej. Chociaż no, w naszym przypadku jednak tak uważam, że jakby kluczowa jest jednak ta umiejętność do gadania się takiego przyjacielskiego, tak bym to nazwał. Bo jakby wiadomo, no, sprawy zawodowe są sprawami zawodowymi, a jednak no, taka fajna więź między drugim człowiekiem jest kluczowa. Ponieważ ja z natury jestem jednak bardziej taka ostrożna, powiedzmy. Z początku pamiętam, że no też tak wydawało mi się to wszystko trochę zbyt piękne, wiesz o co chodzi. I ja pamiętam taką scenę, że jak otwieraliśmy nasz pierwszy sklep w manufakturze, nie wiem czy pamiętasz taką rozmowę między nami, ty miałeś białe wieszaki i ich trzeba było domówić, bo ich było za mało. I ja tak sobie wymyśliłam, i to na pełnej powadze, że to ja domówię czarne wieszaki, bo w razie jak będziemy się rozstawać, to będziemy wiedzieć, które wieszaki są czyje. I ja to powiedziałam naprawdę tak bez emocji, po prostu tak jakby uznałam, że to jest świetny pomysł właściwie. I pamiętam dokładnie twoją reakcję, że ty tak na mnie popatrzyłeś i tak od razu mnie spanczowałeś na zasadzie Martusia, ale my jeszcze nie otworzyliśmy tego sklepu, więc może jeszcze nie dzielmy tego majątku. A poza tym, czy ja z konia spadam? No coś takiego jakby, wiesz, i dałeś mi do myślenia wtedy też tym, że no ja jednak miałam też pewne swoje obawy, tak? No z wielu powodów, ale generalnie rzecz biorąc, no myślę, że i tak to, co mamy teraz i to, do czego doszliśmy razem, i tak przeszło moje oczekiwania jakby. Ja też nie miałam żadnych oczekiwań, no, ale... Oczywiście ma się też po prostu też różne doświadczenia w swoim życiu i jakby przez to też jest dużo bardziej wrażliwym. Ja nigdy mi jakoś nic biznesowo złego nie spotkało po prostu w życiu, więc jakby bardziej otwarcie może podchodzę do tych spraw. No ale też uważam, że po prostu generalnie tak jest łatwiej, tak samo jak ty mnie też po prostu wielu na rzeczy nauczyłaś, prowadząc wspólnie ten nasz biznes. No tak, to, tak samo ja tobie wiele rzeczy dałem. Kluczem wydaje mi się też jest właśnie to, że właśnie podobieństwo zdecydowanie i przede wszystkim podobieństwo w poczuciu takiej odpowiedzialności. Bo zazwyczaj właśnie większość takich znajomości rozbija się o to, że ktoś się czuje wykorzystywany albo niedowartościowany. I co ciekawe, często dwie strony tak się czują i to już jest jakiś absurd w ogóle, no bo trudno powiedzieć wtedy, kto kogo wykorzystuje. Tak jakby każdy się trochę czuje ofiarą. I wtedy już ciężko jest w ogóle się dogadać, no bo jak dwie osoby się czują ofiarą, no to jakby no ktoś, nie znajdzie się kompromisu. A gdzieś tam w naszej relacji my mamy dużo luzu, bardzo dużo, nawet powiedziałabym, że bardzo dużo. Ale gdzieś nam z tyłu głowy też jesteśmy odpowiedzialnymi ludźmi. I ja nie pamiętam takiej sytuacji, żebyś ty, nie wiem, jakoś mnie negatywnie, wiesz... Znaczy traktujemy siebie też po prostu bardzo poważnie. Jakby to, co jest biznesowe, to jest biznesowe i tak jak powiedziałaś, podchodzimy do tego profesjonalnie.
No wiadomo, heheszki heheszkami, jesteśmy bardzo wyluzowani, no ale to, co trzeba załatwić, to trzeba załatwić, po prostu. Tak, zdecydowanie tak i naprawdę ja myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że nie wiem, czy bym tak prowadziła biznes z chęcią, jakbym była sama, bo jestem też taką osobą, że ja po prostu muszę się dzielić pewnymi emocjami i muszę sobie wyrzucać pewne emocje i jest mi no, 1000 razy łatwiej dzielić się z osobą, która przeżywa dokładnie to samo. Tak, bo oczywiście ja mam wsparcie jakby wokół też bardzo silne, no ale wiadomo, że no, te osoby mogą tylko jedynie się wczuwać na tyle, ile potrafią w moją sytuację, natomiast no, my po prostu fizycznie razem też musimy pewne rzeczy wykonywać, musimy pewne rzeczy po prostu przeżywać, związane właściwie z naszym biznesem. Więc tak naprawdę to też jest trochę takie podejście, że ja też się czasami czuję, jakbym miała trochę dwie firmy. Myślę, że ty też się tak trochę czujesz, że po prostu jakby mamy taką współodpowiedzialność też wobec samych siebie. No tak naprawdę mamy. Jest to współodpowiedzialność, jakby no odpowiadamy oboje za ten biznes, który prowadzimy wspólnie, czyli sklepy i jakby no trudno nie mieć tej wspólnej jakiejś odpowiedzialności w głowie, ale po prostu wynika to moim zdaniem z tego, że tacy jesteśmy i jakby no dla mnie jest bardzo ważne, żebyś też się czuła komfortowo ze mną i jakby no myślę, że tak czujesz, tak samo jest to drugą stronę podobnie, więc no to jest moim zdaniem taki clue. A wiesz, co jest najważniejsze? I to będzie właśnie podsumowanie. Miłość. Miłość wzajemna i to, że mamy bardzo, bardzo podobne upodobania, które są dosyć specyficzne. I obydwoje, słuchajcie, jak my się spotykamy, to jest taki sekrecik. Nasze spotkania towarzyskie kończą się zawsze oglądaniem. RuPaul. Kochamy RuPaul i to nas bardzo łączy. Ale myślę, że by o tym nakręcić oddzielny film, bo to jest jednak też bardzo... bardzo ważny temat i Vogue'ing, tak. I już tęskniemy za tym, żeby wołgować tańce, tak, kochamy. No generalnie po prostu jesteśmy do siebie podobni, chyba o to chodzi. Si.